Cześć, Cześć, udało się. Tak daleko, jednak tak blisko. No, moc internetu. Fajnie. No i już niedługo będziesz u nas w Polsce, prawda? Ale o to za chwilę zapytam. Na początek chciałem się ciebie zapytać tak naprawdę o to, jak ty się w tych Stanach znalazłaś, bo wiem, że miałeś 12 lat, prawda? Sięgasz pamięcią, być może nie wszystko pamiętasz, ale jak pamiętasz te pierwsze chwile, kiedy trafiłaś chociażby do szkoły? Tak? Pierwszy dzień w szkole, jak to wyglądało? Wiesz co, to było tak jak w filmach amerykańskich, jak oglądałam, jak byłam dzieckiem. Te szkoły były zupełnie inne. Ja przyleciałam tutaj, żeby być z moją mamą, która wleciała wcześniej za pracą. I pamiętam, jak wylądowałam, na drugi dzień poszłam do szkoły. I te szafki na korytarzach, takie amerykańskie jak w filmach. I te ławki takie zupełnie inne. I pamiętam, jak weszłam do szkoły i zaprowadzili mnie do klasy i tutaj jest zupełnie inaczej. Tutaj nie ma tak jak w Polsce, że tworzymy więźni takie przyjaźnie, że przez wszystkie lata idziemy razem tą samą klasą, tylko co godzinę masz innych ludzi w klasie. Więc ja pamiętam, jak weszłam do klasy, była chemia. I powiedzieli, to jest wasza koleżanka, proszę usiąść i tyle. I wszyscy się na mnie patrzyli, takie, co to jest, kto to jest? Ona nie mówi po angielsku, w ogóle blondynka, niebieskie oczy, więc dla nich byłam takim trochę innym stworzeniem, ale no później jakoś się przyzwyczaiłam, kwestia przyzwyczajenia. Bardzo szybko się nauczyłam języka angielskiego do takiego momentu, że teraz nawet myślę po angielsku, więc na pewno te Stany tutaj mnie mają ogromny taki jakby wpływ na moje życie, tak? Ale właśnie pierwsze przyjaźnie, rozumiem, że były w Stanach Zjednoczonych właśnie w tej szkole? Czy jednak pamiętasz te z Polski? Wiesz co, ja moja najlepsza przyjaciółka i mój najlepszy przyjaciel są nadal w Łodzi. Ja ich znam po prostu całe życie. Magdę znam od piaskownicy i Magda jest moją przyjaciółką i tak naprawdę najbliższa moja więź jest właśnie w Polsce. I myślę, że też dlatego tak mnie strasznie ciągnie, bo te prawdziwe takie relacje, które zawarłam, są w Polsce, które nigdy po prostu nie zepsuły, mimo tego, że wyleciałam. A tutaj niestety nie mam takich przyjaciół. Mam przyjaciółkę jedną, z którą się przyjaźnię 10 lat, ale niestety jest w Nowym Jorku, ale nie ma takich przyjaźni, że przetrwały właśnie ten okres szkoły. A były też trudne chwile? Bo wyobrażam sobie dziecko, które nie zna języka, idzie do nowej szkoły, a tam są osoby, które się już znają, już chodziły ileś lat ze sobą, prawda? Wiesz, oczywiście, że były. Jakieś noce? Ja miałam raz nalot na siebie. Podczas przerwy obiadowej wypuszczali nas na zewnątrz, na powietrze, żeby pograć w kosza czy coś. I pamiętam, jak zadzwoniłam do mojej mamy, bo byłam na komisariacie, bo dziewczyny po prostu taki gang się zrobił. Zaczęły mnie, no próbowały mnie, jakby to powiedzieć, bully, tak? Chciały mi, nie wiem, dokopać czy coś. Ja się po prostu przestraszyłam, poszłam na policję, bo w szkołach jest policja tutaj. Mhm. I powiedziałam, że dziewczyny się nade mną znęcają. Moja mama przyjechała. No i do szkoły publicznej chodziłam 7 miesięcy i później miałam już szkołę przez internet, gdzie podróżowałam, pracowałam i robiłam szkołę w samolotach. A zdarzyło ci się kiedyś bronić, bić z jakąś dziewczyną w Stanach? W Stanach nie, w Polsce tak. A w Polsce tak? Wiesz, jestem z Bałut w Łodzi, więc zdarzyło mi się. To w takim razie, jak się biją dziewczyny? Wiesz, ciągają się za włosy, jest dużo tego, takich rzeczy. Więc myślę, że każdemu się zdarzyło chociaż raz poszarpać w szkole. Swego czasu wspomniałaś, że jesteś taka, że wszędzie cię pełno, taka jakby amerykańska dla mnie, i że zwracają ci czasem uwagę w restauracji. Tak. Na twoje zachowanie. Tak, bo jestem bardzo głośna. Co wtedy mówisz takiej osobie, jak podchodzi do ciebie i mówi, proszę o ciszę, tak? Czy jak to wygląda? Wiesz co, bardzo często to słyszę w Polsce, że tak, jesteś za bardzo otwarta, za bardzo pozytywna, w ogóle jakbyś cały czas była na jakimś haju, nie wiadomo co z tobą nie tak. A ja po prostu mam takie podejście do życia i zawsze staram się znaleźć coś pozytywnego nawet w tych najgorszych sytuacjach, gdy ciężko
ciężko coś odnaleźć. Ale no ja tak mam, ja jestem głośna, lubię się śmiać, lubię się wygłupiać, więc... Ale jeżeli komuś to przeszkadza i naprawdę sprawiam komuś, wiesz, problem, to po prostu przepraszam. No, trzeba też umieć się przeprosić i zachować się w danej sytuacji. Oczywiście nie jestem w kościele i śmieję się na głos czy w operze, tylko wiem, kiedy mogę sobie pozwolić i też nie zachowuję się jak taki rozwydrzony bachor. No właśnie, bo w Stanach Zjednoczonych to jest normalne, że jak się mija kogoś i złapiecie ten kontakt wzrokowy, to tak. Mówicie do siebie cześć, a w Polsce chyba policja mogłaby cię legitymować za to. To było takie moje pierwsze właśnie, zaczęłam, jak wyleciałam tutaj do Stanów, miałam 12 lat i później pierwszy raz poleciałam do Polski, jak miałam 17 lat. I pamiętam, właśnie chodziłam i się uśmiechałam do wszystkich, tak, i nikt się do mnie nie uśmiechał i nie rozumiałam, o co po prostu chodzi, dlaczego tak jest, bo tutaj tak naprawdę nie znasz nikogo, jeżeli się spojrzycie, to możesz się uśmiechnąć, pomachać albo spytać się cześć, jak się masz. A ja sobie tam naprawdę, ale już to jest kwestia przyzwyczajenia do miejsc, w których mieszkasz, bo myślę, że ja już teraz też tak nie robię, już nie chodzę po Warszawie i nie chodzę do ludzi i się uśmiecham, cześć, jak się masz, tylko po prostu wiem, że takich rzeczy się w danych miejscach nie robi. No właśnie, czym różnią się mentalnie Polacy i Amerykanie? Ojej, jesteśmy zupełnie innym narodem. Jesteśmy, nie mówię, który jest lepszy, który jest gorszy, bo na przykład ja teraz wyprowadzam się do Polski, ponieważ nie potrafię znieść amerykańskiej mentalności, jeśli chodzi o rodzinę. Oni nie są w ogóle tutaj, tak jakby nie liczą się z czasem, że okej, mam 40 lat albo mam 50 lat i powinienem być w takim etapie w moim życiu, bądź nie wiem, mieć męża, czy żonę, czy dzieci i tak by chciała moja rodzina, więc ja pod tym kątem jestem bardzo taką Polką, że okej, już wyszłam z domu, już czas po prostu usadzić się na tyłku i zbudować rodzinę, a tutaj tak nie jest. I też myślę, że jeszcze tutaj, gdzie ja jestem, na Florydzie, jest w ogóle jeszcze ciężej, ponieważ są wakacje cały rok, więc ludzie po prostu myślą, że cały czas są na wakacjach, cały czas jest plaża, czas nie mija, czas się zatrzymał w miejscu. No i tak właśnie minęło moje 13 lat, bo nie czułam w ogóle, że czas leci i w pewnym momencie po prostu siedzisz i jeżeli jesteś, myślę, że to też taka europejska jest mentalność, bo bardzo mam tutaj dużo znajomych z Europy, z Francji, z Hiszpanii, z Anglii i jak siadamy i rozmawiamy ze sobą, to wszyscy, którzy są z Europy, mają bardzo dużo wspólnego, a jednak Amerykanie troszeczkę odstają od rozmów. No właśnie, byłaś w Polsce, jak się dowiedziałaś, że się rozpoczyna koronawirus i tak naprawdę wyleciałaś jak najszybciej do Stanów Zjednoczonych, żeby tylko zdążyć na ostatni samolot, prawda? Tak. Więc tak trochę, będąc w Polsce, mam wrażenie, że chyba tęsknisz za Stanami, a będąc w Stanach za Polską, trochę tak jest? Wiesz co, ja nie wyleciałam z Polski dlatego, że chciałam być w kwarantannie tu, tylko ponieważ mój były partner jest ojcem i on ma 13-letnią córkę, więc wiedzieliśmy, że jeżeli utkniemy w Polsce, to jest taka możliwość, że on tej po prostu córki nie będzie widział przez kilka miesięcy, więc jak jesteś z kimś w związku, no to czasami podejmujesz te decyzje razem i ja nie chciałam mu powiedzieć, a ty leć, a ja zostanę w Polsce i byśmy 5 miesięcy się nie widzieli, więc ja się też poświęcałam dla tego związku bardzo dużo i on wiedział, że ja na przykład nie jestem tu bardzo szczęśliwa i byliśmy w Polsce zaledwie 5 dni i po 5 dniach już musiałam wrócić tutaj, więc było mi bardzo smutno, no ale teraz jest, tak jak mówię ci, że zawsze znajdę coś pozytywnego w negatywnej sytuacji. Jestem Polką, mam europejski paszport, więc mogę wlecieć do Polski, a oni nie mogą. No właśnie, możesz chyba latać wszędzie teraz, prawda? Albo jako Amerykanka, albo Polka, to tak, można ja jestem na tylko takim, pozazdrościć. Tak, jestem takim James Bondem. Mogę zawsze tutaj wlecieć i mogę zawsze wlecieć do Europy, kiedy Amerykanie nie mogą do Europy, ja mogę do Europy, kiedy Europejczycy nie mogą do Ameryki, ja mogę, więc jest okej. No właśnie, wspomniałaś o tych poświęceniach i zastanawiam się, jakiego typu poświęcenia twoim zdaniem przeszłaś w ramach tego związku ostatniego, który był.
Wiesz co, bardzo dużo ludzi mówi, traktuje to jako nawet taką, nie wiem, że ja im pomagam podjąć jakąś sytuację, decyzję, w których są te obecnie, tak jak ja, ale dostałam kilka takich wiadomości, których totalnie nie rozumiem, że na przykład, Boże, masakra, o Jezus, tak go kochałaś, co, nagle odchodzisz i och, ale przecież to powinno tak naprawdę dobrze świadczyć o mnie, że ja potrafię mocno kogoś kochać, że jak już z kimś jestem, i zauważać to ja... błędy tej osoby, tak, prawda? I nawet jak kogoś kochasz nad życie, bo ja nie mówię, że ja go nigdy nie kocham, ja go kochałam i to było widać po mnie, jako byłam szczęśliwa i tak dalej, ale czasami po prostu nie możesz siedzieć i myśleć o tym, okej, jaka ta osoba była 6 miesięcy temu i przez ostatnie 5 miesięcy płaczesz, ale 6 miesięcy temu było super. Przepraszam, ktoś zadzwonił. Więc po prostu ja jak kocham, to kocham na zabój i jestem gotowa zrobić wszystko dla związku i pokazałam to wielokrotnie w tym związku i w poprzednim związku. Wsiadałam w samolot i leciałam na drugi koniec świata, gdy była kłótnia i byłam gotowa po prostu stanąć w drzwiach i przeprosić. Ale przyszedł taki okres, że po prostu... jak już jest więcej tych dni gorszych niż tych dobrych, to po co po prostu w tym tkwić? I tutaj się coś chyba zepsuło. I tutaj się zepsuło dużo, myślę, odkąd wróciliśmy właśnie do Miami. I odbywaliśmy tą taką rozmowę poważną. I on się sam przyznał, że jak byliśmy w Polsce, to Polska ma taki super wpływ na ludzi, że naprawdę bardzo dużo tam robimy. Chodzimy na rowery, na spacery, jedziemy na Mazury, jedziemy w góry, spotykamy się ze znajomymi, robimy grilla, coś. Tutaj niestety nie ma bardzo takich rzeczy do robienia. Jedyne, co możesz zrobić, to pójść na plażę albo pójść na imprezę, więc myślę, że ten styl życia tutaj troszeczkę zniszczył nasz związek, bo ja nie jestem taką osobą. Ja lubię bardzo spotkania ze znajomymi przy kolacji, przy winie, ale nie lubię siedzieć do 6 nad ranem po prostu i udawać, że jest super impreza. Wolę po prostu sobie odpuścić imprezę i raz na jakiś czas po prostu pójść potańczyć, wytańczyć się, wyszaleć i mieć fajną historię z tego wieczoru. A jak takie wieczory odbywają się codziennie, to myślę, że po prostu już nawet nie ma co o czym opowiadać i wspominać. Nawet swego czasu powiedziałaś, że chciałabyś takiej spokojnej rodziny. Takiej spokojnej rodziny. I rozumiem, że tutaj nie było nawet zalążków tego, non-stop impreza codziennie. Wiesz co, ja nie wiem, czy ja bo po też prostu... partner starszy, prawda? No to by się wydawało, tak, że ostatkowany. No właśnie o tym mówię. Że... to jest, tak myśli Polak, tak myśli Polak, tak myśli Europejczyk. Ojej, już on ma 35 lat i ma córkę, może powinien się usadzić na tyłku, może nie powinien tego robić, ale niestety... I jeszcze partnerkę bardzo ładną, który która nie gotuje, ma wszędzie. Sprząta, tak. Pracuje. Jeśli mówię o tym, prosto... że Polka... Wiesz co, ja nie chcę mówić, że jestem nie wiadomo co, ale u mnie naprawdę faceci jak ze mną są, to mają jak u Pana Boga za piecem, bo ja i tak i z mopem i tutaj chodzę i gotuję i zmywam i piorę i po prostu staram się naprawdę być taką kobietą, o której mężczyźni po prostu marzą, ale no jak kurczę, jak ktoś nie docenia, no to już koniec, tak? Ile można tego? No i tak jak mówisz, jak jest starszy facet, to ludzie myślą, okej, może powinien się usadzić na tyłku, ale niestety styl życia w Miami jest inny i takich mężczyzn jak on jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Ja żyję taką zasadą też, z kim się zadajesz, takim się stajesz i ja uwielbiam moich przyjaciół w Polsce, z którymi mogę usiąść i porozmawiać na tyle tematów, że codziennie po prostu czegoś się od nich nauczę i nauczymy się nawzajem od siebie na bardzo inteligentne tematy. Możemy po prostu możemy zmiksować ludzi i się odnajdziemy. A tutaj tak naprawdę ja czasami się czuję, że nie mam w ogóle żadnych tematów do rozmowy z tymi ludźmi, bo o czym będziemy rozmawiać? O modelkach, które mieli tydzień temu, albo o tej imprezie tam. I tak po prostu tak się czuję, że tak się zatrzymałam w pewnym miejscu, tutaj się już nie rozwijam, nawet tak prywatnie, więc dlatego tęsknię za Polską, gdzie ta mentalność jest troszeczkę podobna do mojej.
Ale czy to jest tak, że ten związek, który był, już minął, może cię sprowadzić do Polski i żebyś szukała tego partnera w Polsce? Wiesz co, ja teraz obecnie już sobie powiedziałam, że ja nie będę nic szukać. Ja mam tyle projektów teraz na głowie, o których marzyłam. Marzyłam zawsze, żeby mieć perfumy i te perfumy po prostu teraz wychodzą i chcę spędzić czas na promowaniu tego i rozwijaniu się jako projektantka projektu Je Sukienki, więc naprawdę mam mega dużo projektów, którymi się bardzo cieszę i dla mnie teraz mężczyzna na pewno nie będzie priorytetem, a również wyciągnęłam lekcję z tego związku, że gdy już będzie mężczyzna w moim życiu, to nie będę z nim chodzić wszędzie, bo oni to wykorzystują. Czyli będzie twój w domu, przy kaloryferze. Nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że na moim Instagramie nie istnieje już mężczyzna, bo oni są mężczyźni, którzy chcą być, ale nie za bardzo i okej, a są niech mężczyźni, którzy naprawdę się tym ekscytują i później to wykorzystują przeciwko tobie. Więc ja już skończyłam z promowaniem facetów, żeby później lepszy model miała kolejna kobieta. Ale myślisz, że możesz trafić na takiego mężczyznę, który bardziej będzie patrzył na to, że jesteś znana, że masz jakieś zasięgi, niż to, jaka jesteś? Wiesz co, no i co sobą reprezentujesz? Tak, i to jest mój strach. To jest taki problem, który jak kogoś poznaję przez znajomych czy coś i mówię, cześć Sandra, 80% szans, że on już po prostu mnie obserwuje na Instagramie od 2 lat i lajkuje mi wszystkie zdjęcia i boję się tego. Po prostu chcę poznać kogoś, kto mnie polubi za to, jaką jestem i nie będzie chciał się tak jakby poślizgnąć na moim nazwisku i wykorzystać mnie, ale dlatego też chcę troszeczkę zwolnić i skupić się na sobie, bo przez ostatnie 6 lat byłam w związkach, więc to było jedno za drugim i tak naprawdę nie miałam takiego czasu, żeby pobyć sama i dowiedzieć się, jaka Sandra jest sama, jako singielka. To bardzo mądre słowa i tego ci życzę, ale tak się jeszcze zastanawiam, bo jako dzieci chyba każdy z nas marzy, że będzie książę na koniu, będzie królewna gdzieś w wieży i tak naprawdę jakiś ideał sobie w głowie tworzy i później te związki weryfikują. Z jakim ideałem w głowie zaczynałaś te związki? Nie mówię o tym ostatnim, ale te 3 minione. Z jakim zaczynałaś, a jaki masz dzisiaj tak naprawdę? Wiesz co, ja nie mam w ogóle typu mężczyzny. Tak jak wszyscy mówią, o, ja lubię blondyna, lubię blondynów albo brunetów, albo niebieskie oczy. Ja w ogóle nie. Ja nie mam takiego jakiegoś idealnego księcia, ale dla mnie zawsze było bardzo ważne, żeby znaleźć mężczyznę, który będzie traktował mnie jako priorytet. Że nieważne, co się dzieje, to jest moja kobieta i czy ma rację, bo tak mój dziadek traktuje moją babcię. Jak moja babcia nawet nie ma racji, to mój dziadek i tak staje po jej stronie, bo to jest jego kobieta. I to myślę, że moi dziadkowie troszeczkę wbili w mojej głowie to, że mój związek musi też tak wyglądać, że oni są po prostu zawsze razem. Nieważne, co się dzieje, oni są najbliższą rodziną, a później jest moja mama, później jestem ja. I nie jest, że moja wnuczka jest pierwsza, moja córka jest pierwsza, tylko pierwszy jest mój mąż. I ja zawsze chciałam właśnie, żeby mężczyzna traktował mnie jako priorytet i przede wszystkim szanował. Szacunek słowny, fizyczny, jeżeli gdzieś wyjdzie i się zachowuje i mnie tam nie ma, to w sposób, w jaki on się zachowuje do innych ludzi, to jest szacunek wobec mnie. Więc dla mnie szacunek bardzo się liczy i teraz w tych czasach Instagrama jest bardzo łatwo kogoś po prostu skrzywdzić, nawet nie myśląc o tym, że krzywdzisz kogoś, wchodząc i lajkując głupie zdjęcia półnagich dziewczyn i podpisując serduszka, wiesz, takie głupie rzeczy, ale jeżeli to boli, to też to się nie powinno takich rzeczy robić, więc... Ale zdarzyło ci się, że twój partner dawał serduszka, komentował bardzo przychylnie zdjęcia innych kobiet, które byłaś zazdrosna? Wiesz co, Kajo był, nie mogę tutaj mu zarzucić nic, bo Kajo, odkąd zaczęliśmy ze sobą być, ja mu prosto na kartce czarna na białym powiedziałam, nie podoba mi się to, nie lubię, gdy robisz to i nie chciałabym, żebyś robił tak. I Kajo,
Ja mogę z ręką na sercu po prostu wam powiedzieć, że on mnie nie zdradził nigdy. Wiem, że nigdy po prostu z żadną dziewczyną nie pisał, nie wdawał się w żadne takie sytuacje. Ale co nie mogę powiedzieć o jego przyjacielach, którzy bardzo lubią go ciągać w takie miejsca, gdzie oni takie rzeczy robią. I wtedy no, zaczynają się sytuacje typu brak szacunku. I tak zaczęło się dziać po prostu od kilku miesięcy tutaj. I chodzenie na imprezy beze mnie, gdzie dziewczyny po prostu, o Jezu, jaki on jest piękny. I ja bym się po prostu w takie sytuacje nawet nie wdawała, nie dopuszczała do tego, żebym znalazła się w takiej sytuacji, gdy jestem po prostu w związku. Właśnie, swego czasu pamiętam nawet, że instalowaliście kamery w domu i nawet były nagłówki, że ty specjalnie te kamery chciałeś zainstalować, żeby pilnować swojego partnera. To... A wiesz co, jak to było z tymi kamerami? Wiesz co, ludzie to już sobie naprawdę dopiszą wszystko. Kamery w domu zawsze były i zawsze miałam w każdym domu, w którym mieszkałam, bo to jest z racji na bezpieczeństwo, tak? Raz mi próbowali ukraść auto spod domu, więc mam kamery, nie mam kamer w domu, ale mam na zewnątrz, mam w ogrodzie i tak dalej. Ale no, oczywiście w związku to później ludzie wykorzystują. Osobiście ja sprawdziłam kamery może 2-3 razy. Za to Kajo zawsze sprawdzał kamery, gdzie ja jestem, czy już dojechałam i tak dalej. Więc to był bardziej zazdrosny. Więc ten Big Brother na odwrót był trochę, wiesz. Ja się czułam, jakbym była w Big Brotherze, a nie on. No jak to mówią, kochaj, tak, ale kontroluj, tak? Przynajmniej tak no, w Polsce. Wiesz, ja uważam, że ten, jak nie masz nic do ukrycia, to tak naprawdę nie masz czego się bać. Jeżeli ja widzę tą różnicę w moich dwóch związkach, bo z jednym byłam 4 lata, a teraz z nim byłam 1,5 roku i w moim poprzednim związku, w którym byłam 4 lata, jak dotknęłam jego telefon, to po prostu kły syczał na mnie, nie dotykaj, darł się. Ją tak, to ja miałem bardzo podobne doświadczenia i zawsze chodziło o to, że prywatność to jest mój obszar, daj mi trochę prywatności, tak? I za każdym razem, jak coś takiego słyszałem, to się okazywało, że coś jest na rzeczy. Tak, no ja też. Tak? Daj mi trochę prywatności. Ja mówię, no dobra, sorry, jak chcesz prywatności, mieszkamy razem, śpimy w jednym łóżku, nawet mamy jedną szafę, więc jak mamy, jak garderobę, więc jak mamy mieć tutaj prywatność, tak? Albo jesteśmy razem, albo nie jesteśmy razem. I ja tak samo, ja mam coś takiego, że jak mi skręca kiszki, to czuję po prostu, że coś jest nie tak i wyobrażam sobie i później miałam za każdym razem rację. Po prostu jakąś taką mam, taką kobiety mają taki jakiś instynkt, że jak już tutaj głęboko czują, że tak jest, to tak później się dzieje. To ja ci powiem, że kobietą nie jestem, ale też czasem czuję takie coś, no. Czuję takie coś w brzuchu i za każdym razem się okazuje, że coś w tym jednak było. Cóż, tak jest, tak jest. No to jest trochę zmieniając temat, bo jesteś w Miami, Stany Zjednoczone, obostrzenia i teraz w Stanach Zjednoczonych najwyższa zachorowalność, umieralność. Jak to życie wygląda w Stanach? Uciekam. Wiesz co, żenada, po prostu jedna wielka żenada. Wielokrotnie o tym mówiłam w wywiadach. Tu kwarantanna trwała 2 tygodnie. Taka, że nie wolno było wyjść z domu po 22. Restauracje były zamknięte, już wszystko jest otwarte. Ja naprawdę tak nie odczułam, że tutaj coś się zmieniło. Kolejki w sklepach, korki na ulicach, ludzie po prostu dalej spotykali się w domach, robili imprezy, więc nie wiem... może w innych Stanach było inaczej, na pewno w Nowym Jorku to odczuli, gdzie zamknęli po prostu całą wyspę, ale tutaj tak naprawdę nie widzę. Jedyna zmiana, jaką była, to, że nie wolno było pójść na plażę, bo plaża była zamknięta, ale za to przy barierkach od plaży było setki ludzi, więc raz któregoś pięknego dnia policja wlepiła 7000 mandatów, bo się ludzie zgromadzili przy wejściu na plażę, więc... No, tak to tutaj wygląda. Tak jak, chyba... widzicie, jak widzicie w wiadomościach, jak jest w Stanach, tak dokładnie jest. No właśnie, i to cię wkurzyło, bo nawet mówisz, że serce mnie boli, widząc, jakimi ignorantami stali się ludzie. I to są twoje słowa. Wierzysz, że gdybyś mieszkała w Polsce, nie widziałabyś czegoś takiego? Że to zupełnie inne światy? Wiesz co, ja się tutaj pokłóciłam z takim bardzo znanym chirurgiem. Jego żona była w Housewives.
of Miami i on się ze mną kłócił i on jako lekarz chyba powinien dobrze wiedzieć, że ta sytuacja nie była taka ojej, dobra, kolejna grypa, tylko ludzie nagle zaczęli umierać. Więc wdałam się właśnie w kilka kłótni tutaj z osobami z Miami i rozmawiając codziennie przez telefon z moimi przyjaciółmi z Polski, czy z rodziną, czy z kimkolwiek, naprawdę w Polsce to wszystko było wzięte poważnie. Naprawdę ludzie nie wychodzili z domów, naprawdę ludzie chodzili w maskach i naprawdę była ta kwarantanna. I dlatego myślę, że Polska jest w super stanie. I teraz jesteśmy w takim stanie, że po prostu już wszystko jest otwarte i wracamy do normy, gdzie na przykład w Peru nie można nadal wyjść, dopiero teraz kwarantanna wchodzi, nie można wyjść na ulicę, bo dostanie się mandat. Zamknęli wlot z Brazylii do Stanów Zjednoczonych do końca wakacji. Żaden Brazylijczyk nie będzie mógł wlecieć do Stanów Zjednoczonych, więc porobił się syf, a w Polsce szybko zadziałali i szybko też to wszystko zniknęło. Właśnie, a jak obserwujesz działania polityków, takim najbardziej znanym to jest Donald Trump, gdzie Twitter ostatnio zaczął blokować jego tweety jako zagrażające. Jakbyś miała porównać, bo pewnie też czytasz to, co się dzieje w Polsce, byś miała porównać takiego Donalda Trumpa z naszym Andrzejem Dudą, to tylko w odniesieniu do tego koronawirusa oczywiście, to jakie widzisz różnice, bo ty masz tam jesteś Polką i Amerykanką, więc zastanawiam się właśnie, jak ty postrzegasz to, co się dzieje, różnice w podejściu do tego? Wiesz co, ja nie potrafię naszego prezydenta Donalda Trumpa wziąć na poważnie, bo on jest dla mnie tak śmieszną osobą, jego tekstów robią memy. I ja po prostu czasami jak chcę sobie poprawić humor, to po prostu oglądam na YouTubie filmiki z jego wypowiedzi na konferencjach czy coś i te jego miny. Po prostu on jest tak śmieszną osobą, że ja go nie potrafię wziąć na poważnie. I w ogóle jego teraz podczas koronawirusa, jego teksty na konferencji w Arizonie przy setkach ludzi nie miał maski i spytali się, dlaczego panie prezydencie nie ma pan maski? A on mówi, bo nie mam wirusa. I po prostu są takie głupie teksty, ale no nie wiem, w Polsce nie śledziłam za bardzo wypowiedzi naszego prezydenta, widziałam tylko jego Hot 16 Challenge. Mhm. I tylko tyle. Ale śpiewałaś razem z nim? Nie, ja nie wiedziałam, co się dzieje w ogóle. Ja to oglądałam i mówię, co to jest to Hot 16 Challenge, bo on mówi. A tam później czytałam, że to trzeba rapować. Ja mówię, to było rapowanie? No on próbował rapować. Wiesz co, ja będę teraz robić swój Hot 16 Challenge, jak dolecę do Polski, więc zobaczymy, jak ja czekamy, sobie poradzę. Czekamy. Ale już zawsze chciałam rapować. Masz już ułożone słowa? Nie, zacznę pisać w samolocie, wiesz, mam kolegów w branży, więc jakiś beat mi dobry zrobią i zawsze chciałam rapować, uwielbiam rapować, po prostu, wiesz, teksty na pamięć szybko zapamiętuję, więc mam nadzieję, że coś fajnego wykręcę. Jesteś u siebie w domu w Miami teraz, prawda? Mhm. Czy możesz nam pokazać, zanim wylecisz z tego domu, jak wygląda twoja szafka ukrytych produktów, których nie możesz jeść? Bo ponoć taką masz. Poczekaj. Dobra, to idziemy z tobą. Możesz nam opowiadać, gdzie idziemy? Idziemy do takiej szafki, do której nie wolno zaglądać, bo tutaj jest... No. Wow. Więcej żelków, czekolady, chipsy, kocham, o Jezus, Cheetosy, po prostu uwielbiam czekolady, nawet polskie mieszadełka Wedel jest, więc... A najlepsze słodycze, polskie czy amerykańskie właśnie? O Jezus, polskie, na pewno. Ja w Polsce to po prostu, może nie tyję, ale przybieram na kilogramach, bo kocham nasze napoleonki, nasze drożdżówki, nasze ciasta, jabłecznik, sernik, po prostu nie ma takich tutaj rzeczy, wiesz, a nawet chleb, jak jemy, jak kupuję tutaj chleb, to jest, no po prostu go możesz zmiażdżyć, jak nie ma w ogóle takiego smaku, owoce smakują jak papier. Czyli co, ostatnio schudłaś, a za chwilę będziesz w Polsce i... I się roztyję.
No, schudłam, powiem ci, że szok. Ale tak jest, jak nie lubię jedzenia, to po prostu go nie jem. I tutaj mi nie smakuje jedzenia, więc... Ale to też dziwne, bo w dobie koronawirusa wiele gwiazd, które siedzą w domu, właśnie mówią, że przytyły ty schudłaś. Nie, no więc... tak, ale one są w Polsce. A i dlaczego? Jak ja bym była w Polsce, też bym przytyła. W twoim mieście, w Miami, mieszka też Krzysztof Gojć. Nie wiem, czy go znasz, czy byłaś kiedyś w jego klinice, ale otworzył swoją klinikę. I zastanawiam się, czy macie kontakt wśród Polaków, wiecie o takich rzeczach, że osoby z Polski robią jakieś biznesy w Miami. Czy myślisz, że, czy w ogóle taka klinika jego jest w stanie się wybić? Bo mówił nam w wywiadzie, że nawet jego klientką może być J-Lo w najbliższym czasie. Wiesz co, wiem, ja go nie, osobiście nie poznałam, ale moja mama była z nim na grillu, bo tutaj takie Polacy mają spotkania od czasu do czasu i był polski grill i moja mama akurat była na grillu z nim i powiedziała, o, poznałam chirurga i w ogóle super, że on jest tutaj, bo tutaj na pewno się wybije. Tutaj... Z jego charakterem myślisz, że idealnie pasuje do Stanów Zjednoczonych? Myślę, że wszystko w ogóle, jak jeżeli ktoś ma... nie wiem, ma doświadczenie w chirurgii plastycznej, to Miami jest dla was, bo tutaj każda dziewczyna po prostu ma wszystko zrobione i chodzące eksponaty są na plaży, więc myślę, że super miejsce i on też tutaj pasuje, jego charakter i styl życia i myślę, że na pewno się wybije. A czy Polacy się wspierają w biznesach w Stanach Zjednoczonych? Myślę, że tak. Myślę, że sobie pomagamy. Nawet nie, wiesz, nawet nie mówię o gwiazdach, ale jak poznajesz kogoś, Polaka i tutaj, to jest od razu jakoś się tak cieszysz. Ojej, skąd jesteś? I od razu się jakoś zaprzyjaźniacie. I sobie pomagamy nawzajem i później się spotykamy i nawet głupi Instagram nas łączy, wiesz? Tak na przykład bardzo często dziewczyny do mnie piszą tutaj, o, ja też mieszkam w Miami i obserwuję cię i chciałabym spotkać się na kawę. Ja chętnie się spotykam i rozmawiam i bardzo dużo znajomości zawarłam poprzez Instagram. Ja też mam wrażenie, że im dalej Polacy są od Polski, gdzieś za granicą, tym bardziej sobie pomagają. W tych krajach jeszcze bliżej chyba nie ma takiej pomocy, a im jest ich mniej, tym chyba siebie bardziej doceniają. Wiesz co, mi się też tak wydaje, że emigracja, że ludzie, którzy mieli ciężki czas, żeby tutaj jakoś dotrzeć, żeby pracować, żeby coś zbudować, wiedzą, co to jest ciężka praca, później jak poznają rodaka, to po prostu cieszą się podwójnie. Wspominałeś swego czasu, że imprezy w Miami są takie, że często ty jako pierwsza skakujesz na stół. W Tańcu z Gwiazdami również widzieliśmy, jak skakiwałaś na stół jurorski. Więc w takim razie opowiedz nam, jak wyglądają twoje imprezy w Miami. Wiesz, ja imprezuję rzadko, ale jak już imprezuję, to już wszyscy wiedzą, że jestem w pomieszczeniu, więc ja kocham tańczyć. Dla mnie impreza to jest tańczenie. Ja nie potrafię znieść takich imprez, że siedzimy na kanapie i po prostu gadamy o bzdurach i muzyczka w tle, tylko albo idziemy potańczyć, wytańczyć się, aż się cała poce i mam pokręcone włosy i wracam do domu cała zmęczona, że aż mam zakwasy na drugi dzień, albo nie idę. I dla mnie takie bezsensowne na przymus imprezy po prostu nie istnieją. Więc jak czuję, że już mnie korci, że muszę się wytańczyć, to dzwonię po koleżanki i mówię, idziemy tańczyć i naprawdę tańczymy całą noc. Więc ja kocham i zawsze jestem pierwszą osobą, która zaczyna. Rozkręcam, ale później wszyscy jakoś tak mnie naśladują. Też skakują na stół. Tak. Była tutaj taka restauracja naszego kolegi, bardzo fajna, która po 22 DJ wchodził, puszczał muzykę i ognie były i tak dalej i było fajnie. I ja zawsze byłam pierwsza, która wskakiwała na stół i zaczęła machać serwetkami i później nagle wszyscy wstawali i to było takie fajne, taki jak mob, nie? Tak jak były te mob flash
co kiedyś ludzie robili. I wtedy to tak się serce raduje, że impreza może być naprawdę fajną imprezą, mieć fajne wspomnienia. Ja mogę ci takich historii poopowiadać bardzo dużo, bo nie było aż tyle tych imprez, ale są takie pamiętne w mojej głowie. A jakby jak się imprezuje codziennie, 5 dni w tygodniu, no to już się nawet nie pamięta, co się w poniedziałek robiło na imprezie. Czyli rzadziej, ale mocniej. Tak, rzadziej, ale mocniej i naprawdę po prostu tańczyć. Ja też sobie mówię, ja mam jakieś, wiesz, odklejona jestem i jak cokolwiek robię, to sobie myślę, spalam kalorie. Jak odkurzam podłogę, to myślę sobie, spalam kalorie i właśnie pracuję moje ramiona i buduję sobie mięśnie. Więc jak ja wychodzę do klubu i tańczę, to sobie myślę, spalam kalorie właśnie, jest super, mogę to zjeść kolację, bo i tak ją spalam. Więc tak sobie właśnie myślę, że jest i fun i przy okazji robię coś dobrego dla siebie. To w Polsce na jakiejś imprezie, gdzie byś chciała wyjść na stół? Jak już się zacznie wszystko, że będzie można chodzić? Takie ulubione miejsce w Polsce. W Polsce tylko raz byłam na stole. I to było 4 lata temu na moich urodzinach. I to była taka grecka restauracja, zapomniałam jak ona się nazywa w Warszawie. Bardzo fajna i tam rzucaliśmy z talerzami, taki właściciel jest Grekiem prawdziwym, a ja kocham Greków, po prostu ich energię. I przyszedł, dał mi talerze i zaczęłam rzucać tymi talerzami, tak jak w Grecji, opa, i serwetkami i tylko raz tak było, a nie pamiętam, gdzie to było, to jest w centrum gdzieś. To już nieważne, lecimy dalej w takim razie, dalej. Dużo nam czasu zostało. Mieliśmy takie pytanie od twojego fana, bo prosiliśmy, żeby dawali pytania, że mówiłaś, że jak jest kwarantanna, to nie rozumiesz tego, że są również rozwody. Czy myślisz, że jednak taka kwarantanna może wpływać na podjęcie takich, a nie innych decyzji, żeby się rozstawać? Wiesz co, u mnie się ten problem zaczął przed kwarantanną, a to, że pokazywałam ludziom, że jest okej i fajnie spędzaliśmy czas, bo tak było. Na początku bardzo dużo ze sobą spędzaliśmy fajnie czasu i staraliśmy się robić kreatywne rzeczy, aż póki on się znudził i było za nudno. Więc ja po części mogę powiedzieć, że tak, rozumiem rozwody i rozumiem rozstania, bo w takich momentach widzisz bardziej ludzi, takie prawdziwe kolory i cechy i charakteru. Więc zauważyłam, co on robi, gdy jest bezradny i co ja robię, gdy jestem bezradna i widzisz ambicje ludzi, czy wolą po prostu leżeć i nic nie robić, czy nawet pomimo tego, że nie możemy wyjść z domu, chcą coś zrobić. Więc ja totalnie rozumiem takie sytuacje i u nas po prostu od stycznia jest taki kryzys, więc od stycznia kwarantanny nie było. A to, że wiesz, było fajnie przez chwilę, no to było fajnie i doceniam te momenty, które mieliśmy wspólnie razem, ale po prostu no teraz się troszeczkę nam drogi rozeszły i ja chcę spokoju i chcę mieć fajny dom i wrócić do domu i móc po prostu, nie wiem, nawet w majtkach chodzić po kuchni, a nie chcę martwić się, że jednego 4 kolegów jest w kuchni. Ale ty już sobie w głowie ustawiłaś, że na pewno nie będzie powrotów, że to koniec, kropka, tyle? Więcej nie będzie. Wiesz co, jeszcze kilka tygodni temu rozmawialiśmy, że to jest przerwa i może za kilka miesięcy on do mnie doleci do Polski i spróbujemy i zobaczymy, jak będziemy na odległość, ale gdy było coraz bliżej mojego wylotu, bo ja wylatuję dosłownie w tym tygodniu, jeszcze wam nie powiem kiedy. Będziemy czekać na ciebie. Ludzie zaczynają pokazywać swoje prawdziwe kolory właśnie przy rozstaniach. Ja uważam, że jak podchodzą do tego całej sytuacji, więc od jakiegoś czasu po prostu nawet ze sobą już nie rozmawiamy i szczerze nie nastawiam się na to, co może być, co będzie, tylko chcę się skupić na sobie i polecieć do Polski dla mnie nie jest teraz to priorytetem, czy do siebie kiedykolwiek wrócimy, czy już nigdy w życiu się po prostu do niego nie odezwę. No właśnie, wracasz do Polski, będziesz przedsiębiorcą, perfumy i co jeszcze? Z czego chcesz żyć, co chcesz rozwijać? Wiesz co, moim marzeniem jest stworzyć, nie wiem jak to w ogóle zrobić, ale chciałabym stworzyć właśnie jakieś takie obozy dla kobiet, bo poprzez moje problemy właśnie, które ja w swoim życiu dostrzegam, to jest PCO, choroba, czy
czy złamane serce, czy coś. Bardzo dużo kobiet po prostu pisze do mnie ze swoimi, czują się bardzo, że mogą być otwarte ze mną i bardzo dużo do mnie piszą o swoich problemach, o swoich historiach, żebym im pomogła. Czasami piszą, że moje rady po prostu odmieniają im cały dzień i bardzo chciałabym zrobić takie obozy, gdzie kobiety mogą po prostu uciec na tydzień ze swojego domu od tych problemów, nauczyć się czegoś, nie wiem, może mieć tam nawet psychologa czy terapeutkę, która, nie wiem, kobietę od fitnessu, żeby takie zrobić, wiesz, kampy dla kobiet, gdzie mogą po prostu poczuć się i odbudować i nie wiem, na pewno chcę zrobić coś, stworzyć dla kobiet. Ale znasz markę, która robi coś podobnego? Na nie. Chciałabyś się wzorować? Czy to zupełnie autorskie, od zera wymyślane, tak? Wiesz co, ja po prostu patrzę po tym, co kobiety chcą. I mam bardzo dużo znajomych i myślę, że mogę połączyć siły z wieloma osobami i po prostu stworzyć coś. Nie będę z tego zarabiać, to nie o to chodzi. Ja chcę po prostu coś zacząć robić, też oddać dla ludzi i lubię pomagać. Lubię, gdy ktoś się do mnie zwraca z pytaniami i mogę być pomocna. A jeśli chodzi o co chcę jeszcze stworzyć, no to sukienki idą super. Myślę, że perfumy będą szły super. Moim marzeniem małym, skrytym jest mieć kiedyś swoją markę bielizny. Taką małą Sandra Secret. No właśnie, ty też chciałaś zawsze iść w ich pokazie, prawda? Victoria's Secret. Chciałam, ale później... Myślę, że to po prostu było każdej modelki marzeniem. No nie ukrywajmy, każda modelka, która zaczynała, mówiła, ja chcę być Victoria's Secret. No ale jak się nie udało, to nie można po prostu tracić głowy i Jezus, nie udało mi się, jestem beznadziejna i moja kariera upada i nigdy. Albo jestem aniołkiem Victoria's Secret, albo nie jestem w ogóle. To nie jest prawda. Jest tyle dziewczyn... Były momenty, że w Polsce ci okrzyknięto, że już jesteś aniołkiem, tak? Tej marki, a później się okazało, że to jednak dla innej była sesja, prawda? To było po prostu to było takie... bardzo ciekawe. Ja w ogóle nie byłam jeszcze w Polsce wtedy. Ja czytałam o sobie jakiś artykuł, mówię, dlaczego w ogóle mnie takie rzeczy piszą? I to było po tym, jak mi paparazzi zrobiło zdjęcie w Nowym Jorku pod biurem, jak wychodziłam z biura Victoria's Secret po spotkaniu i się taka jakaś fama zaczęła i nie rozumiem. Ale wiesz, mam bardzo dużo koleżanek, które na przykład Nina Agdal nigdy nie pracowała z Victoria's Secret, a zrobiła karierę niesamowitą na całym świecie, więc to nie to, że nie jesteś Victoria's Secret, nie znaczy, że nie jesteś dobrą modelką. Tak naprawdę teraz czasy się tak pozmieniały, że możesz bardzo dużo rzeczy osiągnąć. To w takim razie, kiedy startujesz z tym swoim biznesem, czyli kiedy kobiety będą mogły się zapisać na coś spod twojej ręki? Wiesz co, nie wiem. Perfumy wychodzą za kilka tygodni. Będę już na miejscu. Sukienki wyszły w tym... Okej, jeszcze chciałabym coś potworzyć, nie wiem, na pewno będąc na miejscu w Polsce będę miała więcej czasu na to wszystko i będę mogła właśnie pokombinować, co jeszcze porobić, bo bardzo mi to sprawia ogromną radość, gdy mogę dzielić się z ludźmi moimi produktami i słucham ludzi tak naprawdę, co chcą i później ich to tworzę, więc zobaczymy. Właśnie taką swoją markę ostatnio ma nadal Jessica Mercedes. Pewnie słyszałaś o tej sytuacji związanej z jej marką. Co myślisz o tym, co się wydarzyło i tak naprawdę jak się ustrzec przed tego typu później negatywnymi komentarzami? Wiesz co, bardzo mi przykro, gdy oglądam tę całą sytuację. Dzisiaj oglądałam Jessica Insta Stories i właśnie widziałam, jaka jest załamana. Widać to na jej twarzy, że jest psychicznie wykończona i wiem, jak to jest, gdy fala hejtu na ciebie po prostu się zrzuca, bo ja miałam tak właśnie z psem Fortuną, cały po prostu kraj nagle mnie znienawidził i to było bardzo ciężkie, ale wiesz co, nie znałam tej historii za bardzo, musiałam troszeczkę się wgłębić w nią i chyba problemem było to, że Jessica powiedziała, że od zera jest tworzona w Polsce, a
wejsiki były po prostu kupowane hurtowo, gdzie tak. ja też tak robiłam, szczerze, napisałam do Jessiki, bo ja kiedyś chciałam zrobić sobie t-shirty, więc kupiłam hurtowo t-shirty w Łodzi z tej samej firmy i później do drukarni zawiozłam i porobiłam swoje printy, ale nie sprzedawałam tych rzeczy, tylko rozdawałam przyjaciółkom i rodzinie i mam je tutaj, ale no myślę, że trzeba bardzo uważać na słowa po prostu. Tak, bo będą odbierane jeden do jednego, szczególnie przez gwiazdy, szczególnie kiedy w grę wchodzą pieniądze i to nie małe, bo te produkty tak, ileś kosztują. I później ciężko się to później odwraca, bo jeżeli jesteś osobą publiczną, to ludzie naprawdę myślą, że nie popełniamy błędów, ale każdy popełnia błędy, tak? Tylko to jest piękne, jeżeli człowiek potrafi przyznać się do błędu i przeprosić. I Jessica to zrobiła, więc myślę, że po prostu już ludzie powinni wybaczyć i przestać ją linczować. Czytałam takie okropne komentarze na jej profilu, że aż po prostu serce mi pękało. A najgorsze jest to, że dużo firm tak robi, dużo się nie przyznaje. No właśnie, bardzo dużo firm tak robi. Nie? Na pewno nawet duże firmy, nie będę tutaj nazw wymieniać, kupuje hurtowo, a później doszywa coś, czy drukuje na tym i sprzeda jako swoje, tak? Mam nadzieję, że się Jessica z tego podniesie. Ja też mam nadzieję, bo jest super osoba. Ciekawie wybrnęła chyba tymi przeprosinami z tej sytuacji. To chyba było najlepsze, co mogła zrobić, tak mi się wydaje. Mm-hmm. Też tak myślę, że po prostu pokora. Tym można zyskać po prostu sympatię ludzi od nowa, jest przyznać się do błędu i przeprosić. I tak można naprawić wszystkie relacje. A tutaj wspomniałaś o tej sytuacji z psem. Czy od tamtej pory miałaś z koleżanką kontakt? Rozmawiałyście? Wyjaśniłyście sobie? Masz jakieś inne spojrzenie na to? My nie jesteśmy koleżankami i nigdy już nie będziemy. Okej. Okay. Ja jak kocham, to kocham na zabój, ale jak mi wejdziesz na odcisk, to ja skreślam ludzi do końca życia i u mnie nie ma powrotów. Mm-hmm. Jak mi ktoś po prostu zrani i zrobi... Jeżeli ktoś zrobi mi przykrość taką, że no, cierpię, to jest niewybaczalne u mnie. To jest może złe we mnie, że nie potrafię odnowić tego, ale jak już coś się złego wydarzy, to u mnie jest koniec na zabój. Było, minęło i nie pamiętam. Nawet, no, nie wiem, nawet się nie uśmiechnę na ulicy, więc... Nawet z moim amerykańskim podejściem. To zmieńmy to w takim razie. Wydarzyło się w tym tygodniu coś spektakularnego, a mianowicie ktoś, kogo znasz, wygrał America Express. Tak, Karolina wygrała America Express. No właśnie, czy oglądałaś, co myślisz o jej zmaganiach i czy miałyście kontakt od tego czasu, już kiedy wiadomo, że wygrała? Wiesz co, nie oglądałam, ponieważ nie mam TVN-u, ale jesteśmy w tej samej agencji. Karolinę widziałam od razu, jak wróciła z Kolumbii, więc ja tam gdzieś wiedziałam. A Karolina była również tutaj w Miami, jest w kwarantannie, więc jak przed wylotem widziałyśmy się raz i wróciła do Polski, więc mega się cieszę, super dla niej, że wygrała ten program, bo to jest, ja w ogóle siedziałam, pytałam się, jak a ty naprawdę spałaś w takich miejscach, a gdzie robiłaś siku, a to, i ona mi naprawdę opowiadała, mówi, tak jest, jak to wygląda, ja mówię, ja się do takiego programu nie nadaję, ja się cieszę, że poszłam do Tańca z Gwiazdami, a ty dobrze, że poszłaś do America Express. Ale co, nie widzisz się w takim programie, jak America Express? W jakim jeszcze chciałabyś wziąć udział? Ja bym chciała może w... Ja lubię się przebierać, więc dla mnie może jakieś takie twoja twarz brzmi znajomo albo coś takiego właśnie, żeby wcielić się w inną rolę. Ja lubię takie rzeczy, powygłupiać się. I fajna, bardzo fajna przygoda America Express, naprawdę, ale nie wiem, czy po prostu potrafiłabym miesiąc biegać przez kraje i spać na ziemi i prosić o wodę. Wiesz, tak jest takie extreme. Ale śpiewać potrafisz? Bo twoja twarz brzmi znajomo. Wiesz co? Chcesz nam zaśpiewać coś? Wiesz co, ale też są przecież artyści znani, którzy fałszują. To nie znaczy, że nie mogę śpiewać. Ja lubię śpiewać, tylko wiesz, po swojemu. Ale co, pod prysznicem, wchodzisz pod prysznic i śpiewasz sobie pod prysznicem na cały regulator? Ja w samochodzie. Moje koncerty odbywają się w aucie.
Wow, to następnego live'a musimy zrobić z twojego samochodu, jak będziesz w Polsce. Ja bardzo dziwne, nie potrafię śpiewać cicho, tylko muszę od razu bardzo głośno i czasami nawet uderzę w tą nutę i nawet jakoś okej, to brzmi. O, to w takim razie czekamy na utwór, no ale najpierw to wyzwanie, ten challenge, który będziesz... Fat 16 challenge. Tak, który będziesz nagrywać, więc może będę rapować, przed nami. Kto wie. Fajnie. Wracając jeszcze do Tańca z Gwiazdami, ten sezon niestety się nie odbył, no, przez kwarantannę, ale wśród uczestniczek jest Julia Wieniawa. Zastanawiam się, jakie byś miała rady dla niej, takie, żeby to jej pomogło wygrać, no bo przechodziłaś to. Jeszcze miałaś bardzo trudną sytuację, bo przecież w trakcie zmieniłaś partnera, co jest bardzo dziwne i niespotykane, prawda? Wiesz co, myślę, że Julia nie potrzebuje rad, bo Julia jest torpedą i ona się bardzo zestresowała przed programem, przed odcinkiem, a jak właśnie widziałam, jak zatańczyła w pierwszym odcinku, napisałam do niej, mówię, człowieku, mówię, czy ty widzisz, jak ty tańczysz? Ty jesteś po prostu takim ogniem, wchodzisz na parkiet, gdzie i ona jest po prostu, dla mnie Julia to jest, ona jest tak niesamowitą osobą, bo ona, co ona się, czego nie dotknie, to po prostu jest super, śpiewa super, aktorka niesamowita, tańczy niesamowicie, co jeszcze? Po prostu myślę, że ona nie potrzebuje rad i ona wie doskonale, że jak wchodzi, to ma ogromne szanse, żeby cokolwiek wygrać. Czyli myślisz, że wygra? Bardzo możliwe. Będziesz jej kibicować? Będziesz głosować? Wiesz co, ja tej edycji... Ja tej edycji mega kibicuję, bo jest tam również Edyta, którą lubię i też jest modelką, która przełamuje stereotypy, że modelki nie potrafią tańczyć i są chodzącymi wieszakami, która też pokazała torpedę na parkiecie, więc bardzo fajna edycja jest Ania Karwan, która jest kochaną osobą i też tańczyła niesamowicie, po prostu aż nie widziałam, na pierwszym odcinku pokazali taki poziom, że szok. To czekamy aż znowu i będziemy oglądać. Ty już będziesz w Polsce, więc będziesz miała ułatwioną sprawę. Ty jesteś, być może nie wszyscy o tym wiedzą, ale wykładowcą i uczysz modelki, prawda, w szkole. Gdybyś mogła nam powiedzieć właśnie, jaka to jest szkoła, czego ty je tam uczysz, przed czym przestrzegasz? Szkoła modelek to jest szkoła nie tylko dla osób, które chcą być modelkami, bo to jest tylko nazwa, ale to jest szkoła, czasami na moich wykładach są kobiety, które mają po 35 lat, są kobiety starsze, są od dziewczynki nawet od 15 roku życia do kobiet i to jest szkoła, w której po prostu możecie się nauczyć też stylu życia, więc nawet jeżeli chcecie się zmienić jako człowiek, więc to jest super, jest coach od aktorstwa, jest fotograf, jest coach od marketingu, który uczy właśnie biznesu. Jestem ja, jest Gosia, która rozmawia o menadżmencie, jest sesja zdjęciowa, są treningi, jest wszystko pokazywane, jak po prostu o siebie dbać. A ja jestem tam od tego, żeby powiedzieć dziewczynom, które akurat chcą zostać modelkami albo zabłysnąć i chcą być w show biznesie. Ja jestem od tego, żeby mówić te dobre, ale też te złe historie, bo nie chcę wciskać ludziom kitu, że modeling jest super i każda z was będzie sławna i nie poddawajcie się i na pewno zostaniecie top modelkami. Tylko jestem tam po to, żeby opowiedzieć swoje historie prawdziwe, co mi się przytrafiło na tej całej drodze i dziewczyny mogą wyciągnąć z tego wnioski, a też jestem tam, żeby po prostu znalazły przyjaciółkę i mogły sobie ze mną porozmawiać i zadać jakiekolwiek pytania i rady i wszystko ode mnie mogą usłyszeć. Właśnie, jesteś wykładowcą, a chyba też nieraz słyszysz takie komentarze, że nie ukończyłaś szkoły, że nie skończyłaś matury. Czy to cię w jakiś sposób boli? Wiesz co? Takie komentarze? Nie wiem, ile razy muszę to powtarzać, ale ja maturę napisałam, jak miałam 17 lat. Skończyłam szkołę wcześniej niż powinnam. Wzięłam się w garść. Przeczytałam całą, książka była taka, po prostu cały materiał całej szkoły i przez 3 dni siedziałam w szkole i pisałam po 6 godzin test, żeby zdać maturę i wtedy dali mi papier, powiedzieli, tu jest twoja matura, a ja wtedy powiedziałam, okej, mam maturę i teraz mogę po prostu pracować na pełnym gazie. No właśnie, i zajęłaś się modelingiem, nie poszłaś na studia i to chyba ci na dobre wyszło, więc tak naprawdę, a teraz jeszcze wychodzi na to, że jesteś wykładowcą, więc takie uwagi chyba są nie na miejscu, prawda? Czy to cię w jakiś sposób boli? Ja jedyne za czym tęsknię, to jest za na przykład
pracami domowymi. Ja uwielbiam pisać, ja kochałam po prostu pisać wypracowania i matematyka również była moim ulubionym przedmiotem, więc mnie to nie boli, ponieważ ja w moim życiu, przez moją karierę nauczyłam się tyle, że szkoła by mnie tego nie nauczyła. Potrafię się porozumieć w 5 językach, nauczyłam się wszystkiego, każdą sprawę, jaką trzeba po prostu gdzieś w urzędzie załatwić, w banku, z adwokatem, z każdymkolwiek, ja potrafię to zrobić. Potrafię stworzyć biznes, potrafię rozkręcić biznes, więc tego nie nauczyłam się w szkole, to się nauczyłam to właśnie praktyka, w życiu. Której się nie nauczy w szkole, a ty od 13 roku życia już pracowałaś, bo byłaś modelką, prawda? Ja kupiłam swoje pierwsze auto, jak miałam 16 lat, płaciłam podatki, więc mnie totalnie to nie rusza, kiedy ludzie mówią mi, że jestem głupia i nie wiem, bo nie skończyłam studiów, a na studia jeszcze pójdę i to jest super w tych czasach, że możemy zrobić szkołę przez internet i uwierzcie mi, że czasami jak właśnie nie mam nic do roboty w ciągu dnia, to mówię, kurczę, fajnie by było, jakbym była teraz w szkole, miała pracę domową, tęsknię za tym, więc na pewno jak będę miała więcej czasu wolnego, zapiszę się. Uważaj, co mówisz, bo zaraz tutaj fanki będą prosiły ciebie, żebyś im odrobiła pracę domową. A bardzo chętnie. Ja często odrabiam prace domowe dzieciom moich przyjaciółek. No dobrze, no to już będziemy się zbliżać do końca, bo za chwilę upłynie godzina naszego wywiadu. Zastanawiam się, jak na najbliższe dni. Wiem, że wyjeżdżasz z Miami, wracasz do Polski, będziesz się zajmować swoimi biznesami. Zastanawiam się też, czego ci życzyć na te najbliższe dni. Wiesz co, najpierw to mi życzyć cierpliwości w kwarantannie, bo niestety jak wyląduję w Polsce, muszę siedzieć w kwarantannie. Od soboty już nie trzeba nosić maseczek, imprezy powyżej 150 osób w plenerze, zapraszamy do Polski, więc będzie coraz fajniej. Ja myślę, że też będzie bardzo fajnie, spędzę czas w Polsce i nie mogę się doczekać, już chcę być w samolocie. No i my czekamy oczywiście na twoją piosenkę. Dziękuję. Na pewno ją nagram w domu. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za wspaniały wywiad. Dzięki bardzo. Bardzo pozytywną osobą. Dzięki. Cieszę się, również bardzo mi miło się z tobą rozmawiało. Dzięki. Zawsze. Na razie. Cześć. Dzięki. Cześć. Buziak, pa, pa. Cześć.